Pod znakiem dobrej zabawy i pogody w kratkę upłynęły tegoroczne dni dopiewa. Od południa na mieszkańców gminy czekało mnóstwo atrakcji. Stragany z jedzeniem, pamiątkami i rękodziełem. Najmłodsi bawili się w wesołym miasteczku, zjeżdżali na dmuchańcach, były też przejażdżki na kucyku. Trochę starsi brali udział w rozgrywkach warcabów i szachów, sprawdzali swoją kondycję na siłowni oraz brali udział w warsztatach grania na dżembie. Jednak największe atrakcje czekały na mieszkańców gminy na scenie, gdzie prezentowali się zarówno lokalni artyści, goście, jak i tegoroczne gwiazdy. I cóż z tego, że z nieba co chwilę lał deszcz? Nic nie mogło zakłócić nastroju wspaniałej zabawy, szczególnie kiedy na scenie zaczęli pojawiać się ci najbardziej oczekiwani. Najpierw niebo pojaśniało od przebojów wciąż młodego zespołu Papa D. Wielu dojrzałych mieszkańców gminy dzięki nim odbyło podróż w czasie. Kiedy przebrzmiały już ostatnie wakacyjne dźwięki, tłum na widowni zgęstniał tak, że nie było gdzie wetknąć przysłowiowej szpilki. Na scenę wyszła Agnieszka Chylińska. Na to wydarzenie przyjechali fani nie tylko z dopiewa, ale także z bardzo odległych miejscowości. To był pod każdym względem niesamowity koncert. Na publiczność lały się strugi deszczu, a ze sceny spływała prawdziwa kaskada dźwięków. Zresztą i sama gwiazda była pod wrażeniem dopiewskiej publiczności. To był niezapomniany koncert, a kto nie był, niech żałuje, bo później bawiono się prawie do białego świtu. Niezłe wariaty w tym dopiewie, no! Przebudziłam się, by znów.